W Polsce korzystaliśmy do tej pory z bardzo niskich cen kawy, ale niestety ta cena się zmieni z bardzo prostych powodów. Otóż jednym z głównych dostawców kawy do Polski jest Wietnam, gdzie w tym roku zbiory robusty niestety nie były jak takie udane oraz problemy też pogotowe w Brazylii, co ma wpływ nie tylko na polski rynek, ale na światowy. I chociażby z tych względów cena kawy będzie szła do góry, pomijając fakt, że jednak też dokonujemy rozliczeń za kawę. W amerykańskich dolarach, a kurs amerykańskiego dolara, jak widać, też jest bardzo wysoki od dłuższego czasu. Podwyżki kawy w Polsce następują, one może nie rzucają się tak w oczy, ale następują i będą następować, bo z każdą kolejną partią kawy, która do Polski trafia chociażby z Wietnamu ta cena może być już wyższa i za chwilę przekonamy się, że za naszą ulubioną czy paczkę kawy, czy filżankę zapłacimy więcej. Długoterminowo też widać, że coraz częściej mają problemy pogodowe kraje, które są głównymi producentami kawy, i w perspektywie kilku lat też należy się ze względów pogodowych spodziewać, że zbiory mogą być słabsze, a tym samym przy tej wzrastającej konsumpcji na kawę ceny jej będą wzrastały.